No witam serdecznie, słuchajcie, patrzcie co tu dzisiaj u mnie powstaje. Tak tęskniście za WC, także dzisiaj będziemy zaczynać coś tutaj w WC, ponieważ mój transceiver ostatni, który składałem, się sprzedał. Będzie teraz malutki ręczniak na pasmo 3,5. Być może, że na inne pasma też będziemy tutaj coś tworzyć. Na piątkę, na siódemkę. Jest taka możliwość, a tylko z tego powodu tutaj podziękowania też dla... zaraz, żebym nie skłamał, moment, gdzie ty tu jesteś, o nie... dla pana Piotrka SP8QEP. Kłebek Elżbieta Paweł, może być. SP8QEP, tak jest. Także dzięki za programik, słuchaj, tylko jeszcze mam jeden ból. Ponieważ chciałem to wszystko bardzo mocno zminiaturyzować, tak jak widzisz. I tak, tutaj trzy, to na razie jest dla testów taka duża od Mega, ale będzie to malutka, taka jak tu w Nano. Wyświetlacz jest sterowany tylko dwoma przewodami i dwoma plusem i minusem, czyli szyną. Szyną tą samą magistralą, którą jest sterowany, tutaj jest DDS. Tutaj siedzi taki mały DDS-ik. No i jest taki ból, bo program jest na 24 MHz, a ten DDS-ik pracuje na 25 MHz. I teraz tak, co on tutaj wysyła? Tutaj mamy częstotliwościomierz. Jak włączam, tutaj jeszcze powinna być trójka, no bo to jest akurat pasmo 80 metrów. Widzicie? Się przesunęła trójeczka. Aha, nie widzicie. Momencik. Patrzcie, 3,687, nie? Jak dłużej przytrzymam, no to normalne, że to się zmieni, tak jak było na w opisie programu. Na 3,700. I patrzcie, wyłączam, włączam. 3,700, no i tutaj, żeby było można się dostroić, to jest co 5. Jak krok teraz zmienić? Podobno jak się przestawiało, przyciskało przycisk. Aha, dobra, już wiem. Już się zmienia. 3, 5, dobra, jest ok. Krótko przycisnąć. Jeszcze raz. O, teraz już mamy co 50. No dobra, i teraz tak, zobaczcie, jest, możemy offset sobie ustawić, tak jak tutaj wszystko właśnie według tego Nano DDS-a. Wszystko się udało zaprogramować z fuse bitami takimi jak tutaj macie w programie. No ale co on tutaj teraz mi wysyła, bo tutaj mamy tak. No pokazuje częstotliwość, trzyma ok, tylko że tutaj muszę te wszystkie, no na razie to jest taka prowizora. Jak to będzie już wszystko na płytce zrobione, to będzie ekstra. No a na razie to jest taki, wiecie. Dobra, przekręćmy sobie tutaj trochę, czyli offset mogę ustawić. W tym, że ten programik jest na 24 MHz i trzeba będzie dorabiać kolejny oscylator, czyli przerzucać to wszystko na malutką płyteczkę, tak jak tutaj to właśnie zrobił Piotrek. Całe VFO to będzie wielkość 2,5 na 2,5 cm. I plus do tego encoder, no, będzie wystawał z tego i wyświetlacz. I wyświetlacz oczywiście, tak jak tutaj widzicie. O. Na razie jeszcze tutaj nie ma żadnych filtrów na wyjściu, także podpinam oscyloskop i mam taką delikatną sieczkę na oscyloskopie, ale to mi zakłóca akurat. O. O. Znowu będziemy przestawiać. Na oscyloskopie jest tak. Oscyloskop, czyli niezła sieczka od cyfrówki. Nie ma żadnych kondensatorów odstrzygających zasilania. Nie ma nic tutaj w tej chwili wzięte. Oj, będzie więcej noszenia niż to wszystko. I dlatego mamy taką sieczkę na oscyloskopie. Ale oprogramowanie działa. I pod zwykłą Atmego 328, nie?
fajnie by było, żebym miał plik ino, to bym przerobił to pod Atmega 8, nie, bo tu nie ma konieczności aż 3.2.8 używać, mała różnica w cenie, ale jednak Atmegi 8 są, mam ich kilka sztuk, no. No daje to jakiegoś sinusa, tak jak to ma być. Tutaj mam program, który znalazłem właśnie od, na stronie. Link będzie na dole pod filmem. Która to myszka, ta myszka. Ale ten program nie obsługuje wyświetlacza. Czyli mamy VFO, mamy DDS-a i faktycznie jest 24 MHz clock. Gdyby dało to się zmienić na 25 MHz, byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby Piotrek to zmienił na 25 MHz i wrzucił po prostu na swego bloga przerobionego, nawet heksa, no chyba że podzieliłby się kodem źródłowym, ale nawet, że tak powiem, nie śmiałbym prosić o kod źródłowy. Po prostu nawet bym nie tego nie. Także jeśli byłoby możliwość tutaj o właśnie przeróbki na 25, na oscylator 25 MHz, cieszyłbym się normalnie, jak wiecie. Nie wiem do czego to porównać. Kiedyś było takie powiedzenie, coś tam było, nie? Dobra, słuchajcie, zaczynamy kolejny etap, że tak powiem, z włóczeną. Bawimy się na razie VFO, wszystko pracuje jak widać, ale pięknie co 5. No i co? Co 50 i teraz co 10. Czyli możemy sobie się fajnie dostroić, nie? A jeszcze raz. Mamy co 5, co 50 herców. A, VFO zapracowało, teraz będziemy produkować do tego płyteczkę malutką. Znaczy, no nie teraz. W następnym odcinku będzie prototypowa płyteczka. Kurczę, no. Jak ja bym chciał mieć ino. Plik. Ino, tylko plik ino. Do tego z wyświetlaczem. To resztę już sobie bym podziałał. I tak, dzięki za obejrzenie. Dzięki za taką mało. Mały, krótki odcineczek, słuchajcie, taki pilotażowy do ręcznego TRX-a, terenowego. Ręczny, nieręczny, no mam nadzieję, że wyjdzie bardzo malutki, no. Pozdrawiam.